Zebraliśmy się tutaj, aby poznać prawdę o zamachu w Smoleńsku. Na pierwszym zdjęciu widzimy, jak Tusk namawia się z Putinem. Ale przecież tutaj nikogo nie ma. Bo schowaliście się za wieżę kontrolną. Na drugim zdjęciu widzimy baterie rakiet przeciwlotniczych wymierzonych wprost w mojego świętej pamięci brata tysiąclecia i jego małżonkę tysiąclecia. Wygląda na zwykły las. Tak, ale za każdym drzewem czai się agent KGB. Sam jesteś agent KGB. Przepraszam, czy długo to jeszcze potrwa, bo ja się trochę spieszę. Ale najpierw wszyscy musicie poznać prawdę o Smoleńsku. Na trzecim zdjęciu widzimy szczątki samolotu, a pośród nich dwie bomby podłożone przez Tuska i Putina. Boże, ten znowu to samo. Ja już jestem głodny. A co to za zdjęcie, na którym widać tłum ludzi przed restauracją? A to proszę Państwa jest setka posłów PiSu na czele z Antonim Macierewiczem, którzy idą na obiad zaraz po katastrofie. To wyście mogli jeść zaraz po takiej tragedii? No, musieliśmy się posilić przed podróżą. To nie zostaliście na akcję ratunkową? Albo chociaż zabezpieczyć ślady? Musieli wracać do ojczyzny! Ale może ktoś był ranny albo potrzebował pomocy. A ta pani samotnie pomagająca na miejscu katastrofy. To kto? A, to ktoś pomylił zdjęcia. Nie! Ja ją znam! To jest Ewa Kopacz. O, dobrze, koniec wycieczki! Wracamy na obrady. Wracamy na obrady! Ach, cały szczyt na to na mojej głowie! Antoś! Kto powiesił to zdjęcie? Jaja Ci urwę!